Olek, czas na ciebie. Zawsze się skupiam na wyglądzie, bo też ludzie jedzą oczami, a nie tylko zmysłem smaku. Które danie były najtrudniejsze? Chyba z tym deserem było najwięcej problemów, bo dwa razy mi się spalił karmel, więc postanowiłem, że zaimprowizuję i zrobię swój krem. I jaki zrobiłeś krem? Taki mascarpone z limonką. Tak się zastanawiam, smakuje mi czy nie? Smakuje mi czy nie? Przygrzebek, główny bohater, jest wyśmienicie zrobiony. Naprawdę trafiony w punkt, jest doprawiony tak jak trzeba. Z pulpą też udało ci się. Tutaj dużo o filozofii nie było, ale mi brakuje kalarepy. Trudno, kalarepa, no co? No nie ma jej, no trudno, ale ważne, że wszystko jest dobre. Myślałam, że jest gaz włączony, a był włączony i się spaliła. I chciałam już podać spalony. To za to pochwała. Wellington, to nie prosto, a? Trzeba pilnować. Mięso jest średnie. Myślę, że ma maksymalny stopień wysmażenia, który można dać, ale jest do akceptowania. Ciasto jest rumiane, nie jest surowe. Lekki problem z warzywami. Wiem. Są na talerzy, ale wiesz, co jest. Mocno al dente. No, to mocno al dente. Jesteś grzeczny, ty. To zamach na moje zęby. Pianka z sosem. Nie ma, wiem, że miałeś ją w garnku, ale ważne dla mnie jest, jak dokonałeś ten Wellington, który jest naprawdę smaczny. Zacznijmy od prezentacji. Piękny, lekki, delikatny. No tutaj jeszcze widać, jak cieniutkie i jak równe są te warstwy ciasta czekoladowego. No wręcz jak pergamin, a bardzo trudno coś takiego przygotować, więc za to duże brawa. Deser jest smaczny i piękny. Dziękuję. Mogę wejść do tego finału, będę w tym finale i koniec, kropka.